Siemanko, z tej strony Adi. Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj szybkie ćwiczenie dla Was, które swojego czasu robiliśmy na obozie z Wisłą Płock. I tak mi się spodobało, że regularnie wplatam je w treningi. Będziemy działać na trikowym zygzaku, biegając od czapeczki do czapeczki i wykonując narzucony wcześniej zwód. Świetna sprawa, bo działamy na obie nogi, więc trzeba się skupić i zadbać o koordynację ruchów i dobrą kontrolę piłki. Na całe ćwiczenie możecie przeznaczyć przykładowo 10 minut z kilkunastosekundowymi przerwami między wybranymi trikami, albo zaatakować te w seriach, przykładowo po 1,5 minuty na wybrany zwód, ale już na większej intensywności. Jest to też fajna opcja na poprawienie wytrzymałości nóg w dribblingu i dobrą rozgrzewkę. Triczki, które tutaj Wam podałem, są oczywiście przykładowe, możecie sobie tutaj kombinować tak jak chcecie, pamiętając jedynie o tym, żeby każdy z wybranych zwodów robić na obie nogi. Tradycyjnie, jeżeli materiał się podoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę i podania filmów dalej. Wszystkiego dobrego, owocnych treningów. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.